No i zima się skończyła, a jak zima się kończy, to powraca Ekstraklasa. A jak wróciła Ekstraklasa, to my wcale nie będziemy gorsi i powrócimy z magazynem o rozgrywkach jeszcze gorszych od polskiej Ekstraklasy. W obecnych czasach nic, tylko podróżować, więc trochę sobie popodróżujemy w tym odcinku. Najpierw bezpośrednim lotem udamy się na Timor Wschodni. Tam sprawa bardzo poważna. Telewizja z Timoru Wschodniego nabyła prawa do pokazywania meczów polskiej Ekstraklasy. No takie cudeńko sobie sprawili w grudniu, a więc chyba na święta, chociaż nie wiem, czy oni tam w grudniu święta obchodzą. No ja tak sobie pomyślałem, że może lepiej byłoby, gdyby to zadziałało w drugą stronę, że to my byśmy oglądali w Polsce w telewizji rozgrywki z Timoru Wschodniego. No i zajrzałem sprawdzić, jak te rozgrywki tam wyglądają. No i trzeba przyznać, że wyglądają zacnie. Wydaje mi się, że polscy telewizowie przy takich akcyjkach, no to raczej by się nie nudzili. A to w ogóle nie jest liga timorska, tylko to jest bardzo prestiżowy puchar Timoru Wschodniego. Trochę skrótów tego pucharu obejrzałem i mam nawet swój ulubiony zespół, Lalenok United. No bo dobrze, grają w piłkę. W pierwszej rundzie tego pucharu wygrali 5-0. No bezlitośni są, no są bezlitośni. A w drugiej rundzie wygrali 11-0. No to taki timorski Maradona chyba strzelił tego gola. Później przeszła runda trzecia, czyli półfinał. No i jak myślicie, jak zakończył się półfinał? No nie fart się przytrafił, bo Lalenok United przegrał 0-7. Prawdziwe nieszczęście. A teraz wędrujemy na pewną wyspę, na literę G. Ale niestety nie jest to wyspa Guam, bo na wyspie Guam przez tego koronawirusa to od roku już prawie nie grają. Czekają, a złapią formę. Więc poczekamy jeszcze razem z nimi, to będzie wyspa Gozo. Czyli wyspa maltańska, też 4 litery, też na G. Mają osobne rozgrywki, no te rozgrywki też są całkiem niezłe. A na warsztat weźmiemy sobie w zasadzie jedno spotkanie. Drużyna, no nie wiem, nazywa się chyba Sevkija. Ja nie wiem, to X jest na początku, to się chyba czyta jak S, ale... No ale Ujwi, jak to się czyta. No i ta drużyna jest bardzo brutalna, to zobaczcie sami. Trzecia minuta i co wyprawia obrońca? Taki brutalny faul już w trzeciej minucie. No sędzia na szczęście zareagował prawidłowo. No i co mógł w takiej sytuacji zrobić? No tylko pokazać czerwoną kartkę, no przecież taki brutalny faul, że ja nie wiem. No i rzut karny dla rywala, Sevkija przegrywa 0-1. I tak było do minuty bodajże 60, bo grająca w dziesiątkę Sevkija nagle strzeliła bramkę. No i to chyba nie do końca było po myśli sędziego. Chyba wytypował inny wynik w tym spotkaniu, ale nie spanikował. Ale nie spanikował i kilka minut później Sevkija została nagrodzona kolejną czerwoną kartką. No i jak myślicie, jaka jest puenta tej historii? No puenta może być tylko jedna. Grająca w 9 Sevkija ten mecz wygrała. Teraz będzie o meczu w Serbii. No tam w trzeciej lidze był fajny mecz. No i drużyna w 9 nie wygrała. Nie wygrała, bo 9 nie uzbierała nawet zawodników. Zaczynała w 7. I my ten mecz pokażemy Państwu w całości. Po raz pierwszy na kanale Kartofiska będzie mecz w całości. Voilà!
Prawdziwa tragedia przytrafiła się w piątej sekundzie spotkania. Zawodnik zespołu, który gra w siedmiu, doznał kontuzji. A co to oznacza? No zawodnik niezdolny do gry, zaczynali w siedmiu, jest w sześciu. No w sześciu nie można grać, tak więc po pięciu sekundach spotkanie zostało zakończone. A najlepsze jest to, że on naprawdę chyba został kontuzjowany. No jakoś tak ślamazarnie kopnął, że coś mu tam chyba strzeliło w kopycie. No dobra, co tam będzie teraz? Panowie w reżyserce, proszę mi podpowiedzieć. Halowóz. Bramki, jakieś urodziwe bramki teraz będą. I na początek będzie bramka z Andory. Bramka z Ligi Andorskiej. A w Andorze każdy orze jak może, a mogą dużo. No proszę jeszcze raz zobaczyć te nożyce. Teraz pora na Katar, a w Katarze każdy orze jak mu się każe. Więc widać, niezależnie od tego, czy jak się może, czy jak każą, to nożycami siup i wpada. A może to jest pomysł? Może tak w Polsce powinni zacząć nożycami strzelać? A teraz Etiopia. A w Etiopii każdy orze... Nie, nikt nie orze bez konopi. O, taki, no dobrze, dobrze. Ja pierdzielę, no. Dobra, zobaczmy bramkę z Etiopii. With Nasser as well in the box looking to get possession. That's a hard shot. No to była bramka zdobyta sprzed linii autowej. No to teraz gol z autu będzie. Burkhis mikone baz ham. Partobe boland. Ba. Kubi ke varede. Tak się strzela. Gdzie się tak strzela? Arab nie, to Iran był. To był Iran, to Liga Irańska. Bramkarz tam dotknął piłeczkę jeszcze na koniec. Tak więc gol zdobyty prawidłowo. No to co? No to z radością kończymy ten przegląd bramek urodziwych, a z radością, bo teraz będzie o cieszynkach. O, najpierw cieszynka z Ligi Arabii Saudyjskiej, no tam to potrafią się cieszyć na poziomie. O. No, to jest taka szczenięca radość, rzekłbym. O. A druga cieszynka będzie z Paragwaju. Tam wielki skandal był. Wielki skandal był, bo zawodnik w lidze Paragwaju podobno pokazał penisa. No tak wszędzie było napisane, że pokazał tego fiuta, a jak się przyjrzeć, no to tam chuja pokazał, znaczy, że go nie pokazał, no. Zrobił taki ruch zamaszysty, no gdzie tam nawet zamaszysty ten ruch nie był, że go pokazuje, ale go nie pokazał, więc nie wiem o co ten cały skandal. A teraz smutna będzie, teraz będzie bardzo smutna wiadomość, przemieszczamy się do chuja. Chuj to taka miejscowość Belgii, no żeby nie było, że ja tutaj przeklinam, przecież nigdy w życiu bym nie przeklął. No i z tego chuja dotarły wiadomości wręcz tragiczne. Kurwa! Very bad news for all chuj supporters. Tak, to są bardzo złe wiadomości dla wszystkich chuj lovers, czyli dla fanatyków zespołu RFC Chuj, grającego w trzeciej lidze belgijskiej. Otóż, no drużyna ta na pewno w tym sezonie nie awansuje do Ligi Drugiej. Dlaczego? No bo właśnie w tym tygodniu rozgrywki belgijskie od trzeciej ligi w dół zostały zakończone. This season all Huy games are cancelled. Nie wierzą, że na wiosnę te rozgrywki zostaną wznowione. Już zakończyli, tak więc RFC Huy do drugiej ligi w tym sezonie nie awansuje, no. I wcale nie lepiej sytuacja wygląda z zespołem Inter Huy. Inter Huy to jest futsalowa duma chuja. Tam też rozgrywki zostały. Chyba nawet nie wystartowały. Tam w futsalu rozgrywki nawet nie wystartowały. But don't worry,
Huj will be active again very, very soon. No jest to jakiś powiew optymizmu. Huj powróci, no. Tak to trzeba zostawić. Huj jeszcze nie jest skończony. Huj. Tragiczne to było, ale co zrobić? Ale zakończymy. No jakoś na wesoło trzeba zakończyć. Wątek bramkarski. No nie wiem, czy to było wesołe zagranie. No chyba wesołe. Zagranie bramkarza z ligi tanzańskiej. A teraz golkiper z ligi francuskiej. Druga liga francuska, bramkarz zespołu Brest trafił w słupek swojej bramki. Bo to niby nic takiego specjalnego, ale tu mi się bardzo podobała wiadomość w jednym z chyba, nie wiem czy to jest prestiżowy serwis, przynajmniej ma taką domenę, tam chyba 90min.com, no pewnie jakieś gówno typu kartofliska, no ale nazywa się jakby to było nie wiadomo co. No i w tym serwisie była informacja o tej bramce. No i było o tym, jak się ten bramkarz francuski nazywa, że grało Brest, grało z zespołem Nice bodajże. No i do czego zmierzam, że mimo tych informacji ktoś dodał bardzo dobry tytuł tej wiadomości, że to wszystko się działo w lidze białoruskiej. No bo dla Angolii Brest we Francji i Brest, czyli Brześć na Białorusi, to samo. No i koleś pisał, że tam wszystko się dzieje z zespołami francuskimi, a w tytule dał, że białoruski bramkarz trafił w słupek. Bardzo mi się to podobało. Pewnie tylko mi. Może jeszcze jest druga osoba, której się to spodoba. Jakby to proszę dać znać. Bramkarz Brestu trafił w słupek. Ale jest jeden bramkarz, Newport County. Ostatnio taka głośna sprawa, bo on słupek nie trafił. On wybijał piłkę z 5 metra przed własnej bramki i zdobył gola. I to jest rekord świata. To jest bramka zdobyta z największej odległości. Kurde, łapa mi marznie, mogłem jakieś rękawiczki założyć. Cholera, no dobra, to ostatni jakiś wyczyn bramkarza. 5. czy 6. liga hiszpańska, 90. minuta. Drużyna Vinaros przegrywa 0-1 i gola wyrównującego w ostatniej minucie strzela bramkarz. Carlos Aguayo, chuta la Barros. Vamos, vamos. Gol de Carlos. Śmiechom nie było końca, radości nie było końca. Bramkarz ma co celebrować, tylko... Dostał za kołnierz prosto ze środka. I zakończyło się 1-2. Historia! Jakby nie było, bohaterem meczu został. Może nie do końca takim, jakim chciałby jeszcze 30 sekund wcześniej, ale bohaterem został. No i tym bohaterskim wyczynem zakończymy. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to ja mu szczerze gratuluję. W tym miejscu powinna pojawić się cerata i moje ględzenie sponsorskie, ale chwilowo za bardzo nie mam co reklamować, więc ja nie wiem, coś tam zareklamuję pewnie w komentarzu i w opisie filmiku. Najprawdopodobniej to będzie mój drugi kanał, kanał podróżniczo-rowerowy. Jak ktoś nie widział jeszcze, to zapraszam. Tam bardzo mądre produkty się trafiają. No, takie mniej mądre też się trafiają, szczerze mówiąc.